Kochani, chciałem powiedzieć takie świadectwa w sumie zaopatrzenia Bożego. Od kiedy kupiłem auto, to postanowiłem, że będę jeździć do Warszawy tym samochodem. I zawsze wystawiam takie ogłoszenia na pewnej tam aplikacji, że jadę z Białegostoku do Warszawy, z Warszawy do Białegostoku, no i tam zabiorę ludzi ze sobą za jakąś tam pewną kwotę. Historie z tym są po prostu niesamowite, polecam każdemu, bo są potężne rozmowy, często ludzie się nawracają, zostają uzdrowieni i tak dalej, ale chcę wam o zaopatrzeniu powiedzieć, bo ja wystawiam to ogłoszenie tydzień wcześniej. I często mi się zdarzyło tak, że przez cały tydzień zero odzewu, a 7:30 jest wyjazd, 7:15 dostaję na przykład telefon. Czy odbierze nas pan z pociągu, bo nam uciekł? Czy w ogóle jest taka opcja? Ja mówię, że jest. Na przykład ostatnio byli dwóch sędziów trenerów boksu. No to sporzy ludzie, nie? Także kto widział mój samochód, to wie, że to nie jest zbyt spore auto, ale załadowali się. I jedziemy tam, wydech trze czasem na chopce, ale to nic. Przyjeżdżam, mówię im kwotę. I człowiek mi mówi, a tyle może być i daje tą kwotę razy dwa, nie? Albo dzisiaj, wczoraj jestem na zakupach, dostaję telefon. Dzień dobry, ja tu z ogłoszenia dzwonię. Aktualne. Wie pan co, bo moja siostra znalazła gołębia, ale nie chce mi się jechać po niego, bo tu pół dnia w drodze spędzę. Czy mógłby pan tego gołębia przywieźć? Tak słucham, aż nie dowierzam, że ja słyszę to, co słyszę, nie? Mówię, okej, no nie ma problemu. I podała mi kwotę, która była prawie dwa razy wyższa za człowieka, nie? No tak. Także to był naprawdę bardzo dobry gołąb. Także takie, kochani, świadectwa, amen, że czasem, widzicie, te oczy nasze cielesne nie widzą tego, że będzie jakiś przypływ, że coś do nas przypłynie. Ale na przykład 15 minut przed właśnie tym wyjazdem dzwoni telefon. I takie rzeczy się dzieją. Amen. Amen.